Witajcie kochani na kanale Co Ugotujemy To? Zjemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić chałkę świąteczną bądź warkocz świąteczny. Także oglądajcie do końca, bo pod koniec my oczywiście co robimy? Pojemy. Próbujemy, oczywiście, tego nie może zabraknąć. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się ten przepis spodoba i chcecie się tutaj zatrzymać na dłużej na naszym kanale. Oczywiście bardzo polecamy. Polecamy też nasze inne świąteczne przepisy w tej playliście, którą będziecie mieć pod koniec filmu. A my zabieramy się na roboty. Piona! Gramów świeżych drożdży rozkruszamy do miski. Wsypujemy opakowanie 16 gramów cukru wanilinowego, 5 płaskich łyżek cukru 80 gramów i 380 ml ciepłego mleka. To wszystko razem należy rozmieszać. Gdy cukier się już rozpuści, pozostawiamy na 10 minut. Dodajemy 3 jajka. I wlewamy 80 g rozpuszczonego masła. Przesiewamy stopniowo kilogram mąki, mąka tortowa, po przesianiu około 700 g mąki można już zacząć mieszać, będzie wtedy łatwiej zrobić to właśnie tak stopniowo. Następnie przesiewamy pozostałą część mąki, tak aby łącznie było kilogram. W tym momencie można już przejść na wyrabianie ręką. Po kilkunastu minutach ręcznego wyrabiania dodajemy 150 g łącznie mieszanki bakali. Ja tutaj mam pomarańczę kandyzowaną, daktyle pokrojone, rodzynki, kandyzowanego ananasa, także kandyzowane morele. Także to jest taka, można powiedzieć, mieszanka keksowa. Jeśli macie gotową mieszankę keksową, można takie coś dodać, albo można z tego zrezygnować. Także to wszystko zależy od Was, czy chcecie, żeby takie bakalie znalazły się w naszej chałce świątecznej. Myślę, że takiego rodzaju bakalie są jak najbardziej wskazane, jeżeli ma być to ciasto świąteczne, wielkanocne. I teraz trzeba te bakalie wgnieść w ciasto. Moi drodzy, tak przygotowane ciasto przykrywamy ściereczką i
odstawiamy w ciepłe miejsce na około 40 minut. Wtedy ciasto powinno zwiększyć dwukrotnie swoją objętość. To jest wyrośnięte ciasto. U nas my tutaj go trzymałyśmy w piekarniku i normalnie nam się tutaj aż do góry piekarnika przykleiło, bo tak pięknie urosło. Dobrze, Marciu, chcesz mieć tą przyjemność i tak wbić rękę? Super. No, mocno. Super, nie? No. I to jest właśnie to. To jest urośnięte ciasto. Więc my teraz wyrzucimy to ciasto na stolnicę, bo dalej będziemy obrabiać na stolnicy. Teraz należy uformować z tego ciasta kulkę. Oczywiście lekko wygnieść, aby pozbyć się tego gazu, który już się w cieście zatrzymał. Ale robimy taką kuleczkę i dzielimy ciasto na równe 8 części, bo robimy dwie chałki. Gdybyście robili z połowy tej ilości składników, no to byście mogli zrobić jedną chałkę, a my robimy dwie. Czyli tak, najpierw na połowę dzielimy. Później na krzyż. Oczywiście staramy się równo to zrobić. A potem na gwiazdkę. I już mamy 8 części. Policzysz, czy jest 8? 5, 6, 7, 8. No jest. Super. Dobrze. I teraz każdą część zwijamy w kuleczkę. Marciu, popatrz. W ten sposób podwijając pod spód, tak formujemy kuleczkę. No, weź sobie cząstkę i formuj kuleczkę. I układamy na stolnicy. Coś mi się chyba wydaje, że troszeczkę nierówno mi się udało, mi się to podzieliło. Ale dobrze, jak już jest, tak jest. Najwyżej nasz warkocz będzie troszeczkę nierówny, ale to nie wpłynie w żaden sposób na smak. Prawda? No. Smak będzie zniewalający. Tak myślę. A ty jak myślisz? To samo. Ja, moi drodzy, bardzo lubię robić ciasta drożdżowe. Ogólnie rzecz biorąc, czy chleby, czy ciasta drożdżowe, czyli takie, można powiedzieć, nieco intuicyjne rzeczy. Takie, no wiadomo, są różne przepisy. Ja też Wam te przepisy tutaj podaję. Ale jeśli chodzi o takie sprawy jak ciasta drożdżowe, no to one, można powiedzieć, nieco intuicyjnie trzeba do nich podchodzić. Czyli na przykład gęstość ciasta trzeba brać pod uwagę. Takie sprawy, bo czasami mąka mące jest nierówna. I co? Mamy, Marysiu, nie? I teraz przykrywamy ściereczką na 10-15 minut. Już pięknie urosły, bo teraz drożdże rosną jak szalone w tym cieście. I teraz pozostawiamy jedną kulkę na stolnicy. Resztę odkładamy na bok.
Rozgnieć, Marysiu, tą kuleczkę. Ja wezmę wałek. Ok. I teraz wałkiem trzeba ją rozwałkować w ten sposób. Chcesz, Marysiu? Proszę. Jeszcze. W tą stronę jeszcze tutaj. O, mocniej. Pokaż. Aha, tak. Widzisz? Ok. Tak wystarczy. I teraz, moi drodzy, skręcamy w rulonik w ten sposób. Każdą kuleczkę w ten sam sposób skręcamy w rulonik. O, tak wypadają nam bakalie w środku. Potem sklejamy ten rulonik, żeby nam się czasem nie rozwinął. I jeszcze potem trzeba go trochę poturlać. W ten sposób właśnie. Zobacz, jaki fajny, zgrabny rulonik nam wyszedł. Jeszcze troszeczkę go trochę poturlamy. I Marysiu, też będziesz zaraz robiła tak, jak ja tutaj przed chwilą. Prawda? Tak. No i odkładamy na bok. I zajmujemy się drugą kuleczką. Proszę, zrób tak, jak ja wcześniej. Najpierw wywałkuj. No i Marysia próbuje sił w zwijaniu. O tak, rulonik taki ma być. I co trzeba potem zrobić, pamiętasz? Posklejać, tak? I teraz jeszcze trzeba je troszeczkę pokulać, nie? Te wałeczki. I znowu łączymy. Po dwa, a potem razem. I zaczynamy zwijać. Pamiętasz, jak to było, Marysiu? Najpierw tutaj jedno do przodu, tutaj do środka. Potem omijamy dwa. W ten sposób. Potem znowu jedno. Przodu, potem znowu omijamy dwa i wkładamy do środka. Następnie jedno. Potem omijamy dwa. To troszkę odmiennie niż się warkocza pilecie. Potem znowu jedno. Potem omijamy dwa. Potem znowu jedno. Omijamy, potem dwa. I sklejamy. Patrz, jaki ładny warkocz powstał. Podstaw blaszkę, przełożę. Jeden będzie większy, drugi nieco mniejszy. Ten trochę jest za luźno zwinięty, spleciony, ale to nie szkodzi. To nie jest piekarnia, nie? To nie. Tylko nasz dom. Tak. Prawda? Marysiu, dobrze. I teraz, moi drodzy, w ciepłe miejsce na 15 minut powinno wystarczyć. Marysia, jak widzicie, smaruje już roztrzepanym jajeczkiem. Tak dokładnie z tej strony też. Tylko nie przyciskaj, Marysiu, tylko tak delikatnie. A ja już teraz rozgrzewam piekarnik do 180 stopni, bo trzeba będzie piec nasze chałeczki przez około pół godziny, przynajmniej u nas z termoobiegiem, a jeżeli macie grzanie górne i dolne, to można nieco dłużej. Trzeba po prostu obserwować. Tak wyglądają nasze chałki wielkanocne, już upieczone. Prawda, że pięknie. Aż ślinka leci, a zapach, moi drodzy, to jest coś, co
No niestety, tego nie poczujecie, ale mogę powiedzieć, że jest wspaniały. I teraz czeka nas najtrudniejsza sztuka, o której już wiecie pewnie ci, którzy oglądają moje filmy, czyli wytrzymać, aż nasze chałeczki wielkanocne wystygną. Od razu Wam powiem, że większą z nich zostawiam na święta. Po prostu ja ją zamrożę i jest to pewien sposób na szybsze przygotowanie pewnych wypieków. Jeżeli mamy dużo, dużo do upieczenia różnorakich rzeczy, różnorakich pokarmów, wypieków, czy też no, po prostu na głowie jednej pani domu, załóżmy, spoczywa odpowiedzialność za całe święta, no to wtedy radzę zrobić wcześniej. Można zamrozić, a po rozmrożeniu to ciasto będzie idealnie takie same jak przed zamrożeniem. Także trzeba zaczekać, aż wystygnie i można zamrozić. I wtedy nie trzeba, wtedy kiedy jest taka po prostu wielkie natężenie pracy przed świętami, nie trzeba wtedy tego robić. Ma się już gotowe. A drugą z nich my tutaj spróbujemy i sobie zjemy, a połowę z niej zawiozę jeszcze do rodzinki. Uwierzcie mi na słowo, że najlepiej smakuje z masełkiem. To są dopiero delicje wtedy. Oczywiście nie wytrzymałyśmy do momentu całkowitego wystudzenia, także jak widzicie, masełko się topi. Moi drodzy, my tutaj już jesteśmy z kawałkami naszej chałeczki do spróbowania. To Marysiu, proszę bardzo. Próbuj. Jasne. No, Marysia mówi, że pyszne. Ja potwierdzam. Słuchajcie, po prostu delicje. Także polecamy Wam ten przepis. Róbcie z okazji świąt, bądź bez okazji. Możecie robić sobie po prostu wtedy taką chałkę albo z różnymi innymi dodatkami, jeżeli tylko macie na to ochotę. Także jest to przepis uniwersalny. Tak więc polecamy Wam i już się z Wami pożegnamy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa! Pa!